kłuje w boku, ściska w okolicach pępka, gniecie w podbrzuszu? Ten problem dotyczy nie tylko Ciebie. Szacuje się, że rocznie w Polsce odnotowywanych jest około 160 milionów przypadków bólów brzucha. To tak, jakby codziennie przez cały rok brzuch bolał prawie wszystkich mieszkańców Gdańska. Ocenia się, że rocznie ból brzucha dotyka około 16,7 miliona dorosłych Polaków, co stanowi aż 62% populacji między 15 a 65 rokiem życia. Wedle szacunków, aż 104 miliony przypadków dotyczy bólów brzucha związanych z układem pokarmowym. Z deklaracji pacjentów wynika, że jedyne 1/3 to bóle typowo kobiece, natomiast 2/3 związanych jest ze stresem lub przebiega na tle trawiennym. Najczęściej dolegliwości brzuszne spowodowane są wrzodami żołądka, dwunastnicy i chorobami układu moczowego. Wedle szacunków, średnio każdy Polak odczuwa ból brzucha około 10 razy w ciągu roku. Wbrew powszechnej opinii, kobiety częściej dotyka ból związany z układem pokarmowym niż menstruacyjny. Nie bagatelizuj bólów brzucha. Uderzaj w przyczynę, nie w skutek. Ból brzucha bardzo często spowodowany jest skurczem mięśni gładkich. Co wtedy? Określa się, że większość, bo aż 80% mężczyzn, sięga wtedy po tabletki przeciwbólowe. Panowie, to nie jedyne rozwiązanie. Biorąc leki przeciwbólowe w bólach brzucha, przeważnie maskujesz skutki, a nie rozwiązujesz problemu. Biorąc lek rozkurczowy, uderzasz w bezpośrednią przyczynę bólu – skurcz mięśni gładkich, zarówno u mężczyzn i kobiet. Dzięki temu unikasz błędnego koła bólu, czyli skurcz powoduje ból brzucha, nasilenie skurczu, co przekłada się na większy ból brzucha. Jak tego uniknąć? Weź lek rozkurczowy, który rozkurczy mięśnie gładkie, a tym samym usunie ból brzucha. To tylko jeden mit dotyczący bólów brzucha. Inne nabrzmiały tak bardzo, że można dostać od nich rozstroju żołądka.